Witajcie, moi kochani. Nagrywam ten film, bo muszę się wygadać. Ja prowadzę ten kanał już 1,5 roku i ja go założyłam, bo czytanie książek czy komiksów, ogólnie czytanie to jest moja wielka pasja. Ja kocham to robić, uwielbiam czytać książki, uwielbiam czytać komiksy. Ja czytam od zawsze. Jak jeszcze nie umiałam czytać, to mi mama czytała, czy puszczała książki na gramofonie. To jest moja życiowa pasja. Ja kocham to robić, uwielbiam to robić. I tak siedząc kiedyś w domu, zaczęłam się zastanawiać nad tym, ażeby się moją pasją po prostu z kimś zacząć dzielić. I ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie mam żadnych takich umiejętności do nagrywania filmów. Nie umiem jakoś super ekstra swobodnie rozmawiać przed kamerą, bo to jest tak naprawdę gadanie do samej siebie. I te moje filmy, zwłaszcza te pierwsze, to one, ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że one nie są najlepsze, że nie są najlepszej jakości. Początkowe te moje filmy to porażka, strasznie się jąkałam, nie potrafiłam wyartykułować tego, co chcę wam przekazać. Po prostu widok włączonej kamery mnie, nie wiedzieć czemu, stresował. No ale po jakimś czasie, no przynajmniej mam taką nadzieję, że ta jakość filmów się, no choćby trochę poprawiła. Że jednak od czasu do czasu potrafię powiedzieć coś sensownego, że te moje usta wypowiedzą jakieś w miarę składne i sensowne zdanie. Ja przed każdym filmem się do niego przygotowywuję, będąc w pracy. Ja na szczęście mam taką pracę, przy której nie muszę zbyt intensywnie myśleć, więc w pracy po przeczytaniu książki czy komiksu ja się zastanawiam, co wam powiedzieć o danej pozycji. Przemyślam to, potem spiszę sobie na komputerze w punktach, co chcę wam przekazać i włączam kamerę, no i mówię to, co chciałam wam powiedzieć. I zapewniam was, że wszystkie te filmy staram się nagrywać najlepiej, jak tylko potrafię. Ja zawsze wkładam serce w te moje filmy, mimo że już nawet mi pisaliście w komentarzach, że te filmy są, no mogłyby być lepiej. Dużo z was pisało mi, co mogłabym polepszyć, co mogłabym poprawić. Dawaliście mi nawet rady, jak lepiej się przygotowywać do filmów i tak dalej, i tak dalej. No ale czasami hejt także się pojawia. Im jest was więcej, tym tego hejtu jest więcej. Ja te filmy staram się nagrywać tak, jak sama chciałabym u innych te filmy oglądać. I to jest moja prywatna sprawa, w jaki sposób wam przedstawię dany produkt, co wam na temat jakiegoś komiksu czy jakiejś książki powiem. Ja postanowiłam, że będę w taki, a nie inny sposób przedstawiać te filmy i to jest moja prywatna sprawa. Jeżeli wam się to nie podoba, to nikt wam mnie nie każe oglądać. Ja staram się też, aby te filmy, w moich filmach było jak najmniej o fabule i staram się wam powiedzieć, jakie emocje zbudziła we mnie książka czy komiks, co mi się tam podobało, co nie. No jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to o tym wiecie. I mi, szczerze mówiąc, nie zależy na tym, ażeby było was dużo. Możecie być teraz zdziwieni, przecież wszyscy youtuberzy chcą mieć 1000 wyświetleń. Ja nie. Ja się nigdzie nie reklamuję.
Nigdy Was nie proszę o łapkę w górę, nigdy Was nie proszę o subskrypcję. Jeżeli uznacie, że zasługuje mój film na łapkę, dacie mi sami. Jeżeli stwierdzicie, że mój kanał Wam się podoba, to go zasubskrybujecie. Jesteście dorosłymi ludźmi, przynajmniej mam taką nadzieję, bo ten kanał jest dla dorosłych. Jesteście dorosłymi ludźmi, robicie co zechcecie. Dlaczego mi nie zależy na tym, aby Was było dużo? Powiem Wam szczerze, że jakby było Was kilkanaście osób, które oglądają mój film od początku do końca, ja jestem w pełni zadowolona. Nie musi być Was setek, nie musi być Was tysiące. Im Was więcej, tym większy jest hejt. A hejt jest bardzo nieprzyjemny. Was jest w tej chwili, nie subskrybuje 430 osób. Ja się bardzo z tego cieszę. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za to, że zasubskrybowaliście mój kanał, że postanowiliście, że jestem osobą, na którą warto od czasu do czasu popatrzeć. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo dużo z Was nie ogląda moich filmów od początku do końca. Jest Was naprawdę bardzo niewielu. Taki zwykły film z recenzją ogląda około 200-250 osób w ciągu tygodnia i z tego jakieś 10-15% ogląda moje filmy do samego końca. Mnie to w zupełności satysfakcjonuje. Mnie cieszy to, że te kilkadziesiąt osób chce mnie oglądać, że mnie słucha, że ich ciekawi to, co mam do powiedzenia. Mi to w zupełności wystarcza. Nie potrzebuję, aby Was było setki, tysiące. Ja nawet tego nie chcę, bo hejt. Ja nie współpracuję z żadnym wydawnictwem. Nikt mi nie daje książek czy komiksów do recenzji. Nie dostaję tym bardziej żadnych pieniędzy. Ja, prowadząc ten kanał, można powiedzieć, że poświęcam mój własny, prywatny czas, aby się z Wami po prostu podzielić moją pasją. Staram się, aby moje filmy były w 100% szczere. Nigdy nie mówię czegoś, czego sama nie myślę i nagrałam już dwa bardzo negatywne, no może nie bardzo, ale po prostu negatywne opinie na temat pewnych książek. I te filmy spotkały się ze strasznym hejtem. Moi kochani, ja tego nie potrafię zrozumieć. Są książki, które mi osobiście strasznie się podobają, uwielbiam je. Czytam, czy oglądam opinię cudzą, czy recenzję, jak kto woli. I te osoby mówią, że ta książka czy komiks im się nie podobała. Ta książka była ciulata, gniot, badziewie, paskudztwo, nie czytajcie tego badziewia, bo to B. Ja sobie takie coś czytam. Mimo, że książka mi się podobała, ja sobie nie myślę, że ta osoba to jest jakiś idiota, debil, kretyn. Tylko sobie myślę, no szkoda, że Ci się taka fajna książka nie spodobała. Szkoda, że masz takie złe zdanie o tym fajnym komiksie. Ja się przy tym komiksie świetnie bawiłam. Wielka szkoda, że Ty nie czerpałeś radości z lektury tej książki. To jest Twoja prywatna opinia. Każdy człowiek ma ją inną. Jedną książkę może przeczytać milion osób i będzie milion opinii na temat tej książki. To, że ja myślę, że jakaś książka jest zła, że dla mnie to jest badziew, nie znaczy, że dla innych także to będzie badziew. I ja nie uważam takiej osoby za głupią, że moim zdaniem kiepska książka tej osobie się spodobała. I mi to jest
obojętne, czy ta osoba uważa tę książkę za arcydzieło albo za gniot. To jest prywatna opinia tej osoby. Jeżeli ja zamieszczam jakąś negatywną opinię na moim filmie, no to to jest moja prywatna sprawa. Wy, oglądając mój kanał, możecie się zgadzać albo nie zgadzać z moją opinią, ale to nie znaczy, że macie mnie wyzywać od debilek, kretynek, ziemniaków i tak dalej. Ludzie, trochę kultury. Kilka dni temu ktoś gdzieś mnie zhejtował. Jeden z moich negatywnych filmów miał w ciągu jednego dnia ponad 500 wyświetleń. Gdy, jak ja już mówiłam, mój taki przeciętny film z recenzją ma 200 w ciągu tygodnia. W porywach 250 w ciągu miesiąca. A tu, teraz już to ten film ma ponad 800. I oczywiście pojawił się straszny hejt, że ja, co to w ogóle jest, naucz się nagrywać filmy, to nie jest recenzja, bla, 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 bla. Miałam strasznie dużo roboty, żeby wszystki hejt skasować. Ludzie, ja nie rozumiem takiej postawy, nie wiem, po co ktoś kogoś musi wyzywać. Ja nie wiem, no, gimbaza siedzi w domu i się nudzi, to sobie pohejtuje po kimś. Wam to naprawdę sprawia przyjemność. Moi kochani, no, po mnie generalnie hejt spływa jak po kaczce, bo na szczęście niewiele osób mnie hejtuje, bo na szczęście niewiele osób mnie ogląda. Także cieszę się z tego, że jest was tak niewiele, bo nie ma zbyt wiele hejtu. Ale te parę dni temu, no to nie było przyjemne przeczytać tak wiele tak negatywnych komentarzy, takich wręcz jadowitych. Ja się zastanawiam, skąd w was tyle jadu, tyle złości? Ludzie, no ten kanał jest dla miłośników czytania, czy książek, czy komiksów, nieważne. Ja chcę, aby mnie oglądały osoby, które mają taką samą pasję jak ja. Osoby, które tak jak ja kochają książki, które chcą się dowiedzieć czegoś na temat jakiegoś komiksu czy książki i zauważyły, że mają podobny gust do mnie i chcą się po prostu parę słów ode mnie dowiedzieć na temat tej książki czy komiksu. Ale no, mi jest po prostu brak słów. Byłam bardzo zła po przeczytaniu tych komentarzy, tego jadu. No to była dawka, która na szczęście, no, nie utopiłam się w tym jadzie, ale troszkę mnie to zdenerwowało, ale zmotywowało mnie to. Postanowiłam, że troszeczkę zmienię formę nagrywania filmów i mam nadzieję, że ta forma będzie dla was bardziej atrakcyjna. Nagrałam trzy różne filmy z moją opinią na temat danych książek i zauważyłam, że w pewien sposób nagrywania dla mnie jest zdecydowanie bardziej wygodny i myślę, że dla was będzie także bardziej atrakcyjny do oglądania i ten film się pojawi w środę. Także jeżeli będziecie mieli ochotę, to możecie napisać pod tym filmem, co o nim sądzicie i czy wam się taka forma podoba. No moi kochani, brałam prysznic, mam mokre włosy, tak pod prysznicem stwierdziłam, że włączę tę kamerę, powiem wam parę słów, powiem wam, po co tu jestem, po co to nagrywam i zrzucę po prostu jakiś tam kamień, który mi się gdzieś tutaj przylepił. Znaczy on już się skruszył i prawie całkowicie odpadł, no ale myślę, że teraz jak już się wygadałam, to już kompletnie go nie ma. Moi kochani,
Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że chcecie mnie oglądać, za to, że mnie oglądacie, za to, że spędzacie ze mną swój cenny czas, bo czas to jest to, co mamy najcenniejszego. On każdemu z nas prędzej czy później się skończy i nie wykorzystujmy go w sposób negatywny. Starajmy się go tak w sposób wykorzystać, abyśmy mieli jak najwięcej radości z życia, aby ten czas, jaki mamy, był jak najbardziej przyjemny i radosny, a wyzywanie innych jest pozbawione sensu i nie wiem, po co ktoś kogoś wyzywa. Kochani, bądźmy dla siebie mili, bądźmy dla siebie przyjaźni, uśmiechajmy się do siebie, dzielmy się ze sobą swoją pasją, dzielmy się ze sobą swoją miłością, bo ja staram się właśnie to robić. Staram się myśleć pozytywnie, staram się Wam przekazywać moje pozytywne fluidy i no i miałabym nadzieję od Was dostawać to samo. Pogadałam sobie, trochę mi przeszło. Trzeba będzie ten film jeszcze raz obejrzeć i Wam wysłać. Pewnie jutro się ukaże. Jutro jest wtorek. Dzisiaj ja to nagrywam w poniedziałek. No to będzie chyba wszystko. Nic mi do głowy więcej nie przychodzi. Także jeżeli obejrzałeś to, obejrzałaś to do końca, bardzo Ci serdecznie dziękuję za to, że chciałeś poświęcić swój cenny czas na to, ażeby na mnie patrzeć, na moją gębę i słuchać to, co mam do powiedzenia. Także widzimy się jutro w środę. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!